You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. Ah, dzień dobry. Cześć. Hejka. Hejka, jak tam? Dobrze. Wierzę ci, bardzo długo spałaś. Która godzina? Na raz ja tutaj do ciebie zaglądałam. Która godzina? To jest trzeci raz, jak do ciebie zaglądałam. A godzina jest, nie uwierzę ci. Jest godzina 12:31. Męka, twój rekord. 12:31. Rekord to był 13. Ale no to po nocowaniu ze znajomymi. A teraz? A po prostu odsypiałaś te poprzednie noce, jak trochę ciężko miałaś. No. Ze spaniem. Wszystko jest. Okej. Okay. Czas na śniadanko, a właściwie obiad, ale dla ciebie to będzie śniadanie. Posmarujemy tą pianką. Nie. No chodź. Nie. Chodź, zobacz jak odpadają już z tyłki powoli. Nie. Chodź. Chodź, no chodź. Zobacz, już coraz mniej masz tych krostek. Chodź. Nie będę się smarowała. No chodź, jak nie będziesz smarowała, to krosty nie znikną. Znikną. Nie znikną. A możemy jeden raz też nie smarować? Nie, trzeba. Mamo. Chodź. Kochana. Nie chcę smarować. Mina na burmuszeńca. Rozśmieszymy? Stop! Okej, chodź. Nie. Okej, chodź. Chodź. Widzę, że się cieszysz. Wiem, że to nie jest przyjemne, ale chodź, pomoże ci. Chodź. A ty miałaś lepsze. Coś ty. A co miałaś? Takie białe mazidło. Co nie schodziło. Cały czas te krosty były takie białe. I tym potem się to no, no, zmyło się z czasem. No, właśnie. A ja ale też się kleiło do ubrań. Ale mi się bardzo klei. Chodź, biodroneczko, chodź. Chodź. Na początku siadanie. Dobrze, daj mi o tak! Mamu miała lepsze śniadanie, bo jestem głodna, Lenka. No wcale się nie dziwię, jak ty spałaś tak długo. Jesteś mega głodna, tak? Tak? Właśnie. Okej. Okay. Ale mam dla ciebie tą sałatę, o której mówiłaś wczoraj. Miau! Tylko do ura. Oj, chyba trawo z tyłu ułożnie. No pewnie, to ja dzisiaj ostatni dzień. No to jego najpierw. Marcel! Chcę się przytulić, ale. Ale łapie, żebym się nie zaraził. O, tak. A Marcel coś chce. Piąteczka, on ci chce pokazać, gdzie jest domek. Piąteczka? Trzymaj piątkę!
Marzę wyjść. Marzę, o, galetę. Marcelek, wyniesiesz? No, idę, kawę i śmiesz. Miejsca nie ma, ja tu chciałam też właśnie. Marcelek ciągnie domek. Zapieram się do otwierania. Dobra, okej. A tu się jej strąskowało. Ojeju. A co przyszło do Marcelka? Do Marcelka też coś przyszło. Strój, tak? Kolejnego superbohatera. Tak, wbijać na kanał Marcela. Dokładnie. Siema, to Marcel. Tam się coś dzieje, prawda Marcelku? No. Dzieje się na twoim kanale. To poczekaj, to na to poczekaj. Okej. Poczekaj na chwilę. To ja jestem z tobą. O, ze z tobą. Dobrze. No biegnij Marcelku. Marcelek też idzie. Okej, smacznego Lanka, jest. Dzięki. Marcelek, co przyszło? Hulk i Thor, tak? Pokaż, jaki masz młot! Wow! O nie, oberwałam młotem! Tylko ktoś o czystym sercu może podnieść młot Thora. Czyli Marcelek. O nie, tylko ktoś dobry i sprawiedliwy. Jo! Dobry i sprawiedliwy, tak! I dokładnie, u Marcelka na kanale będą bohaterzy, tak Marcelek? Tak! Bibiu! Hej Lancia! Cześć! Jak było? Jak zjesz śniadanko, to będziesz smarowała krosty, tak? Nie! No proszę cię Lenka, pomoże ci to, chodź! Chodzisz, jesteś niewybrana. Tak, tak. Nie to! Nie to! Okej. Pomóc ci trochę, żeby było szybciej? Okej. Dobra. Dokończę to smarowanie, przebiorę się i się widzimy. Na razie. Okej, ubrałam się już i przepraszam was za ten bałagan, no ale wiecie, mi się nudzi, więc muszę coś porobić. Tutaj trochę Lego, trochę Barbie, trochę Pet Shopy, trochę Lamorosty, no to po kolei. I zobaczcie, tutaj taki domek dostałam właśnie, który zamówiłam już dawno, bo jak jeszcze nie miałam tej ofry, ale dopiero teraz przyszedł, bo... Poczekaliśmy trochę, ale zobacz jaka odpowiednia pora, Lenka. Akurat jak się tak nudzi, to ten ja domek. Ja się tak nudzę i tak się właśnie bardzo tego cieszyłam. Ona trochę czasu zajmie, co? No, dobra, ale układamy. Okej, okay, mamy instrukcję, trochę już tutaj zużyć. Ale czekajcie, tego na razie to nie musi, nie może... Zobacz Lenka, jak ładnie nakleił Marcelek sam tą naklejkę na telewizor. Wow! Ekstra! Super. Tak równiutko, że ja byłam w szoku. No pięknie! To ma sens. I teraz po kolei. Tak, to teraz. Zobacz. Układanie domków to jest rzecz, gdzie ja się zawsze się z tego wypisuję. Mam ja jestem specjalistką. Ja jestem specjalistką od układania wszystkiego. Nie Lenka? Ta cierpliwości brakuje. Marcelku, a uderzyłeś się. A w ogóle Lenka, zobacz jaka jest pogoda dzisiaj. Znowu jest pochmurno, chociaż to wiesz co, że no, naprawdę pogoda. Ale dobrze, bo masz szczęście, że tu pochmurno. No ty masz szczęście, może nie każdemu to pasuje. Ale akurat nie żałujesz, bo i tak na dworze nie pomagałaś. Nie żałujemy, bo i na dworze... No właśnie, bo na dworze i tak jest taka pogoda, że nie da się kąpać w basenie. A miało być tak gorąco, nie? Upały. A miały być, dokładnie. A tu jest lodówka, tak? Miały być upały. Miały być upały, dokładnie. A teraz kolejny dzień, gdzie jest pochmurno, nas strasznie wiejesz.
Które się sobie układasz, ale fajnie. No. Ale chodź teraz na obiadek, dobra? No dobra. Okej, okay, zaraz wracam, tylko idę na obiad. Przerwa na obiad, pa! No Lenka, no bo przecież ci wystygnie. Siadaj. Okej, ja trochę się napiłam, mi się wystygnie. I zajadaj, żebyś miała siłę. Dzisiaj chyba jedno z swoich ulubionych dań, co? Nuggetsiki, omło i mizeria. Lenka, powiedz jak ty jesz nuggetsy. Lenka je nuggetsy z mizerią i z ketchupem. Uh-huh. Bez ziemniaków. A Roxy nas odwiedziła. Okej. Nie zdarzyła. Mamia, ty robisz najlepsze nuggetsy. Dzięki. Mama. Nawet McDonald's tak nie ma. Dzięki. Simusz. Roxy, hello. Cześć. Siema Roxana. Ja będę ją pogodzić. Hej. Rogi, to okazałaś, kto dołączył. Cześć Marcel. To nie Marcel, to Thor. Gdzie masz swój młot? Tutaj co? Leży. To? To co? Thor. Thor. Super bohater. Z młotem. Prawda, Roxy? Cześć. Okej, okay, do smacznego. Lenka, super zjadłaś. No, dzięki, no, ja było pyszne, ja jej daję układać tylko od całej talerzy. Okej. Okay. Okej, okay, jestem, mogę dalej układać. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Dajemy radę, nie Lenka? No. No pewnie. Ci zrobiła. Bardzo ładnie. Jak Lenka wystawieje, to pokazujemy wam, jak pieski biegają na podwórku, nie? No. Tak, dokładnie, one fajnie biegają. Dzisiaj za mną stado biegło. Gdzie? Całe stado. Dzięki! Chodź, chodź. Ale i źle jest na tej podłodze, więc nie chodź. O, to Marcelka. O, Marcelka.
Śnieżone. Śnieżone? Daj łapę! Daj łapę! O, Lenka! Nudzi się. Ktoś się domaga wejścia jeszcze. Mamusia. Mamusia, chodź. Chodź. Gdzie byłaś? Jak byliśmy po nich, to nie było. Dzieci, dzieci. Zobacz, zaniepokoiłaś się, gdzie dzieci są. Jak małe dzieci mam tu. Tak, połóż się, Roxy, połóż się. Połóż. Siad. Roxy, siad. Nie widzę, Na koniec. Postaw koniec, się bawię trochę. Nie, a bądź... Masz fajną bluzkę, Lenka, wiesz? No, mnie zabawy. Co, Roxy? Gdzie ci zginęły, tak? Zginęły ci dzieci. A gdzie jest? Mamo, patrz na niego. Gdzie jest Spajki? Chodźcie, zobaczymy, gdzie jest Spajki. Pokaż Marcelku, pokaż, gdzie on jest. O nie, zobaczcie, jaki rozwalony. Cześć, Spajk, chodź do nas. Chodź. No chodź. On znalazł taki kącik dla siebie. O, tam muszę. No co, co? O! Patrz, przychodzi, mamo, patrz, księżyczka jest taka, że jak do niej podejdzie człowiek, to ona przychodzi, jak przychodzi do człowieka i siad. Tak. O, i zobacz, jak jest położona. Co się z tobą stało? Położyłaś. O, Roxy się załamić. Roxy! Ty też chcesz się łamić?
też. Domek stworzyłaś no, cały? Zobaczam ja. Wow, a ty jesteś super w tym domku. Jo! Pokaż! Czekaj, może jeszcze, czekaj, może ci bardziej pokażę jak wygląda. Ale piękna sypialnia. Czekaj, ja mówię. Pokażę ci bardziej. O! Wow. Mamy bigielek. No. No super. Taki kolor jak ona ma, co nie? Mhm. Jest rozrywkowa, przyjazna i oddana. I oddana, wow. No jest super. Słodka. Takie sztuczki. Ekstra. Okej, okay. Marcelek się kąpie teraz, wiesz, Lenka, w banience. No, już teraz kolacyjka, Lenka. I zrobimy zaraz popcorn na deserek. Ciekawe, jaki... I film. Na co? Na deserek. Ale piękny domek, powiem ci, super. Podoba mi się. To z niebieskiej kukurydzy, tak? Tak, to jest niebieska kukurydza. Eksperyment. Tak, to jest ziarno niebieskiej kukurydzy, Lenka. Może być, a nie, znajdę. Nie, śnieżno-biały, popcorn z takim. Okej. I czy z niebieskiej kukurydzy będzie popcorn? Nie wyjdzie. No zobaczymy, bo jeszcze niebiesko. O, zaczyna się. Widzisz? A proszę. No bardzo, faktycznie. Ty, jestem w szoku. Cichutko. Dokładnie. No oni też szalenie wali tego bu. Pierwszy raz tej robię, ostatnio robiłam z żółtej. A, no z żółtej to trzeba dość. Ty, ale cichutko. No! Chcesz, żeby ci wyskoczyło jedno? No. Czekuję. No. No ja nie wiem, kiedy to wyskoczy, samo decyduje. Mama. Jak ci cichutko robi? Woda, wiesz, skrapla się i będzie. Patrz, nie białutki jest bardzo. Wow, jaki pokaż. Biały. Ej. Co? Ej. Czekajcie, uważaj, Marcela. Idę, mama! Okej, strzelamy. Strzelamy. No i jedzie. Ten czas jest popcorn. Moja rutyna, jak jestem chora i jeszcze bardzo wam dziękuję za udział. Jesteście po prostu niesamowici, niemożliwi, ekstra! Super! Ekstra! Mamy Lenka ma 800 tysięcy, Lenka tu już blisko milion. A Marcelek 80 tysięcy, prawie że. A Marcelek prawie że 80. Tak, wbijajcie, rozumiem, nie? Siema, zobaczcie. Dokładnie, na Marcelka kanał, subskrybujcie też. A pierdolę!
parę dni muszę być w domu, smutek. Ale może jakoś damy radę. Okej, Marceku, mówimy razem. No. Okej. Jeśli wam się podobało, dajcie superowe, popcornowe, podziękowaniowe, rutynowe, chorobowe łapki w górę i subskrybujcie. Pa! Pa! Pa!